No właśnie, powiedz mi proszę, jak teraz wygląda Twoja droga zawodowa? Dlatego, że ja ostatnio rozmawiałam z Iloną Ostrowską o serialu Rancho i podobno w przyszłym roku ruszają do niego zdjęcia. Czy Ciebie też tam zobaczymy? Ja nie wiem nic na ten temat, mnie raczej w tej produkcji już nie będzie. Ja mam nowe wyzwania, zarówno w teatrze, jak i poza nim, czy to w serialach, które gram, w programach, w których mam przyjemność być uczestniczką lub prowadzącą, z czego bardzo się cieszę. Czasem jest tak, że właśnie jakaś historia się kończy po to, żeby inne mogły się zacząć. W moim przypadku właśnie tak jest, z czego ja się też bardzo cieszę. To był cudowny okres w moim życiu. Jola będzie zawsze w moim sercu gdzieś tam w czołówce, bo to dzięki niej zaczęła się cała moja przygoda z show biznesem, ale chyba czas już jej powiedzieć cześć.